Przez 5 lat, czyli 4 sezony, Energa, teraz Energa Grupa Orlen, była sponsorem strategicznym kołobrzeskich koszykarzy. Umowa sponsorska obowiązywała do końca maja i nie została przedłużona. Grupa Energa oceniła 4 lata, kiedy cały okres, kiedy była sponsorem tytularnym, negatywnie, głównie oczywiście przez wynik sportowy. Utrata sponsora tytularnego nie oznacza wycofania klubu z rozgrywek Suzuki pierwszej ligi mężczyzn, zapewnia Michał Jaczyński z zarządu klubu. Nie ma takiego zagrożenia, słyszymy. Dzisiaj możemy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że najbliższy sezon w Kołobrzegu na pewno będzie. Kotwica Kołobrzegu startuje do rozgrywek pierwszoligowych. Także tutaj, jeżeli chodzi o to ryzyko, takowego nie ma. Jednocześnie zarząd Kotwicy poszukuje sponsorów na kolejny sezon, który będzie 70. w historii kołobrzeskiej koszykówki. Naszym zadaniem jest teraz to, aby tych firm pozyskać jak najwięcej, aby tych środków do budżetu wpadło jak najwięcej i myślimy, że nam się to uda, a jak mówię, jeżeli chodzi o sponsora tytularnego, cały czas jesteśmy w rozmowach, zapewne nie wydarzy się to tak, abyśmy przed sezonem już takiego sponsora ogłosili, ale liczymy, że w trakcie sezonu uda nam się doprowadzić do takiego momentu, że będziemy mogli takiego sponsora ogłosić. Ostatni sezon Kotwica zakończyła na 12. miejscu w tabeli. Sezon 2021-2022 rozpocznie się pod koniec września.